Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną dawkę speedruna. Gram na 10 minut, komentuję ruchy. 6 porażek już jest na moim koncie. Jeżeli będzie ich 10, kończę serię i zaczynam serię speedruna 2.0. Na pewno będzie to kontynuowane, bo wiem, że się fajnie to przyjmuje. Ranking 272, przeciwnik 289, E4. No to zagrajmy może... co by tu zagrać? Słuchajcie, może obronę nowoczesną. A co tam? Jeśli ktoś nie zna debiutu, to może grać obronę nowoczesną. Chociaż ona jest trochę trudna, przyznaję. Goniec G7, oczywiście skoczek F3. Myślę, że D6 na razie trzeba tak zagrać. To jest zawsze wysunięcie gońca. To jest prowokacja do tego, żeby zagrać skoczek C6. Taki ruch może nastąpić. Czy będziemy straszyć gońca? W sumie możemy. Zagrajmy skoczek C6. Przypuszczam, że może być ruch C3. Okej, to mi się bardzo podoba. I zobaczcie, pięknym ruchem E5 przechodzimy trochę do schematów obrony królewsko-indyjskiej. Pytanie właśnie, czy zagrać skoczkiem tutaj, czy skoczek B8, żeby zagrał tam i tu. Nie, skoczek E7. Zawsze możemy podważyć C6, ale dostaniemy C4. Tu wydaje mi się, że ruch F5 może być nieco za szybki, więc wyprowadźmy skoczka, żeby szybko schować króla. Nie kombinujmy za bardzo w debiucie. Dobra, jest C4, czyli schematy królewsko-indyjskie są na szachownicy. Widzimy, że po ruchu E4 możemy przejść po prostu do schematów królewsko-indyjskich. No i teraz C5 mi tutaj świta, aczkolwiek mogę spróbować zagrać skoczek na H5. Żeby ruszyć na F4, też chodzi mi o to, żeby do F5 dojść. A może po prostu skoczek D7? Och, przecież, dlaczego nie skoczek D7 z planem skoczek C5, ale też z planem oczywiście F5, H6 w zanadrzu mi się też tutaj pojawia. Taki ruch mnie interesuje i chyba tak zagramy w ogóle, żeby nie było B4. Jeżeli będzie ruch A3, to zdążę zagrać skoczkiem. Jeżeli wieża B1, a to nie zdąży zagrać A4. Ok, ale A4 zawsze się przyda. Na razie B4 jest niegroźne, więc tutaj F5 mi chodzi po głowie, lecz po skoczek G5, skoczek tu i go wypędzam, tu bronię, tu jeszcze nie zagra B4. Dobra, to się zgadza, gram posunięcie F5. Oczywiście, teraz nie chcę za bardzo zbić, czasami chcę przepchać pionka, ale też mogę sobie tu po prostu stać i kombinować, bo też mogę potem zagrać na przykład skoczek na F6, żeby naciskać bardziej na punkt E4, takie jest założenie. No właśnie, widzimy skoczek G5, skoczek C5 gram od razu, goniec broni, skoczek broni. Jeżeli będzie ruch wieża B1, no to zdążę zagrać H6 i odpędzę skoczka, chociaż on może wtrącić tu, bicie, bicie... No ale już nie wtrąci, ok. Już widzę, co przeciwnik kombinuje, słuchajcie. Chcę zbić tu i wejść tu, ale teraz tak, jak ja zagram tak, on zbije, ja mogę mu zbić tu, on wróci, ja zagram tak i pionki pójdą jak konie po betonie. Jeszcze raz tak, tak, jeszcze inną opcję szukam, na przykład bicie, on wejdzie tu. Mam D4, będzie silne. Nie, ale ta bicie, tu opcja po biciu na C6, opcja z biciem na G5 jest zdecydowanie lepsza. Według mojego uznania oczywiście. No dobra. Gramy dalej. Kombinujemy. Dobra. Zauważył gość, że coś tu jest nie halo. Teraz tak, taki ruch mi się narzuca, tylko że on mi wzbije tutaj. Wprawdzie nie będzie miał tego fantastycznego gońca, ale taki ruch będzie chciał mi zagrać pewnie. Ale chyba trzeba tak zagrać w ogóle F4. Choć z drugiej strony G5 mi się też narzuca, tylko że tu jest wybicie i skoczek, no to nie bardzo, F4. Jak zbije, to zbijam. Oczywiście będę planował grać G5, skoczek i G4. Taki jest plan. Muszę uważać na takie ruchy. Na przykład po skoczek B5 będę miał opcję wieża A6, żeby bronić pola D6. To są na pewno takie obronne, fajne posunięcia. Czasami wieża z A6 po ruchu G5 ma szansę tam iść do ataku na króla. Takie fajne chocki klocki. Także widzicie, na przykład taki plan w królewsko-indyjskiej jest ciekawy. Zresztą w tym debiucie w ogóle koncepcje gry są niesamowicie głębokie i jest ich dużo. Dlatego też odpowiadając już na niezadane pytanie, dlaczego ten debiut jest moim ulubionym, dlatego właśnie, że tych idei, tych planów, takich fajnych
Zagrań jest niezliczona ilość i cały czas można coś fajnego wymyśleć. Jakieś takie fajne idei. Może nie idei, bo idei jest w zasadzie idee są wymyślone, ale może jeszcze jakieś tam drzemią. Aczkolwiek no, można tutaj naprawdę popisać się fajnym, logicznym myśleniem i spróbować swoich sił właśnie w takich ciekawych, żebym się nie zagubił w swoich zeznaniach, w ciekawych swoich rozważaniach. Wieża A6, tak jak już mówiłem, skoczek wszedł. Chcę zagrać D6, wieża A6, bronimy. Nawet czasami pokuszę się o ruch wieża D6, ale niekoniecznie. Oczywiście nie muszę tego grać. Nie za bardzo chcę. Z kompem bym nie zagrał. Jeszcze tutaj istnieje opcja goniec G4, tylko hetman D3, więc to nic nie daje. Ale już ruch G5 i skoczek. W ogóle ustawienie skoczka na D6 byłoby kapitalne. Tylko nie za bardzo mam jak go ruszyć. Przez C8 jakoś chciałbym przejść. Jedyne co mi świta to tak zagrać i skoczek na D8 i tu. Tylko że on mi wybije. Też nie za bardzo. Nie ma na to czasu. Dobra, hetman D2, gramy G5. To co sobie zaplanowałem. Chwila, bo on chce zagrać tak. Będę musiał olać sprawę albo zagrać tu, ale to przetnie wtedy komunikację wieży. Dobra, gram tak, żeby się już bał, bo już grożą opcje G4. Tylko że skoczek H4 mi się nie podoba. Ale nie, no nie ma tutaj bicia, bo jest bicie tutaj, bo to hetman by atakował skoczka. Bardziej taki ruch, żeby nie wpuścić skoczka na H4, ale też wieża na G6 wygląda interesująco. Ale zobaczcie, przeciwnik jednak trochę spietrał. Dał mi czas na to, żeby zagrać tutaj skoczkiem. Teraz bronię hetmanem G5 i H5, taki prosty plan, raczej marszu pionkami. Myślę, że on jest tutaj do zrobienia, ten plan. W ogóle może olać te pionki, słuchajcie. Tak zagram, on zbije mi tu, raczej tego, na pewno tego, bo wtedy ma opcję, ale wtedy idę tutaj. Czy on zbije? Zbije, zbije. Nie, no oczywiście, że na to muszę pójść. Bez dwóch zdań. Olewam kompletnie piony. Nie reaguję na to. Na zaczepki ze strony przeciwnika. Kto pierwszy na skrzydle, ten lepszy. A ten plan jest po prostu łatwy. Zbił, z tym się liczę. Idziemy tutaj. Wieża mi się bardzo podoba na A6. Kapitalna wieża, uważam. G4. No bić raczej zbije, bo może odejście jest lepsze, nawet z zadaniem pionka, ale ja po prostu tego pionka wezmę. Ewentualnie jeszcze taki ruch hetman G5 wtrącę, tutaj będzie wisiało. No dobra, zbił. Pionkiem muszę, pionkiem oczywiście. I to co, jeżeli tu? Ale nie tu. Taki ruch mi się narzuca, żeby próbować matować i taki ruch mi się narzuca. Tutaj zbiję, to tutaj nie. Może hetman H4 jest za szybkie. Może F3 jest w ogóle ciekawe. Taki ruch jest ciekawy, żeby z F3, tylko nie jest goniec broniony. G3 jakieś w zanadrzu. Może samemu od razu G3 ruszyć. Tu będzie bicie. Mogę to olać i na przykład zagrać tak. Bicie to w ogóle się fajnie skoczek z gońcem rozegra. Strasznie dużo opcji dobrych. Ale tak i grożę po prostu tu, ale skoczek broni, tu zagram. Goniec tu, jakieś opcje wybicia na H2 będzie bronił hetman. Nie jest to wszystko takie oczywiste i łatwe, ale wydaje się, że jest dobre. Może w ogóle tak zagrać wieżą. Też nie. Oczywiście, no muszę jakoś zareagować. Jak już tutaj poszedłem na tę pozycję, to muszę. Może w ogóle taki ruch wrzucić. Tylko co ja będę chciał osiągnąć? Będę chciał osiągnąć na przykład kontrolę nad punktem F3. On mnie przegoni, ja zagram tu, on zbije siatki matowe. O, skoczek H4 wygląda ciekawie, bo jeszcze wieża może wejść fajnie. Tylko pytanie, czy ja chcę zbić na przykład tu? Skoczek. Tutaj, powiedzmy, tu mi przetnie komunikację. Może w ogóle tak jeszcze zagrać, ale wtedy zagram tu. On może dać szacha, odejdę i będę groził na przykład takim ruchem. O, tak zrobimy. Skoczek wchodzi do akcji. Niech się boi. W ogóle F3 beznadzieja, bo tutaj go totalnie blokuje. Czasem mogę potem skoczek F5 zagrać i hetman H4. Tak sądziłem, że ten ruch nastąpi. Ja muszę ten ruch olać, ale tutaj zagram. Aha, D7 jeszcze jest. No to może jedną bitkę zrobić. Zrobimy jedną bitkę. Chyba mogę zbić tutaj. Wieża, no tak, wieża ma przerwaną komunikację. Szach może nastąpić, oczywiście może. Odejdę królem. Ten szach chyba nie ma ogromnego znaczenia, tak mi się wydaje.
nie musi mieć chyba ogromnego znaczenia, bo tam przeciwnik może nie dostrzega moich planów. No dobra, szacha dał oczywiście, tylko pytanie, czy tu, czy na H8? Chyba H8 jest bezpieczniejsze. Okej, okay, on skoczkiem wybił. Skoczkiem to się bardzo cieszę. Jeżeli zagram tak, to on może tu oczywiście, ja wybiję, on wybije, bo nie ma czasu tutaj na jakieś ceregiele, ale mam taki ruch, a potem zasłonę tu. Dobra. Tak, żeby wszystko było jasne. Hetman G5. Już grożę takim ruchem. A tu się oczywiście nie boję oddania jakości. Absolutnie. Jeszcze zobaczcie te pionki. Ja na jego miejscu bym pionkiem zbił, ale tu też nie widziałem chyba jakiejś przyszłości dla niego. Tak mi... Tak po prostu czuję, że tak, tak to chyba wygląda. Teraz tak, chwila. Bo jeszcze jest tak. G3, bicie. On nie zbije, bo będzie masakra. Jak G3 tu, dostrzegam król G2, grozi wieża H1, ale wtedy wbijam z szachem. On musi odbić. Gram tutaj. I na F3 pionek szach, król idzie na F1 na przykład i chyba tam daje mata. Tak, chyba daje mata. Nieuniknionego. Wydaje mi się, że jest dobrze. Mega ciekawa partia w ogóle się tutaj ukazała. No i gość nie byle jaki, 289, więc coś tam, coś nie coś potrafi. Okej, okay, bo jeszcze rozważamy bicie na C8. Zawsze mogę odbić i dalej grozić, ale po wybiciu na C8 może od razu się pokuszę tu. Dobra, poszło tak jak mówiłem. Jeszcze rozważę tylko bicie. Bicie. Wybicie, wybicie. Będą groźby tutaj. Szacha mogę dać, ale to za mało. Skoczek F3, to co mówiłem. Skoczek F3 koniecznie, jak tutaj to nie ma wyjścia, trzeba wybić, a potem pionek idzie na F3. No tak, no bo tu wchodzi wieża, więc to jest główny argument. Na szczęście jest szachem, czyli tempo w tempo w ogóle. Bicie, potem F3, no, raczej ta wieża odbije, bo król powiedzmy będzie chciał łapać oddech. Nie sądzę, że ta wieża zbije, bo dostanie po prostu tutaj kopnięcie. Okej. No i co, panie kolego? Przecież... A, może tego nie widział i się zamyślił. Jeszcze raz, tak, tu i będą maty. Dobra, F3 i hetman H5. Dokładne, bo jeszcze przy okazji będę bronił pola F7 w razie czego. Jeżeli król G1, to hetman H5, grożę hetman H3. I tutaj, bo zaraz, król G1 tutaj, tu goniec i może się obronić, ale wtedy, wtedy ja będę chciał jakoś wieżę wstawić na linię H. Muszę zagrać tak. Goniec D3 bez dwóch zdań, chociaż ten ruch był ciekawy jeszcze. Aj, bo goniec na E6, ale nie, 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 dobrze zagrałem chyba jednak, mi się wydaje, że dobrze. Goniec D3 i goniec tutaj, znaczy się na F1. Teraz taki plan po prostu? I taki. No tak, chyba nie widzę nic łatwiejszego. Jeszcze. Po goniec D3 zagram tu, on zbije. Ja tu. On da szacha. Ja tu i on hetman H4. A właśnie. O. Nie do końca chyba to może działać. Może w ogóle pokusić się o bicie tutaj. Znaczy nie wiem, nad czym on się zastanawia, bo na pewno trzeba zagrać gońcem. Pytanie teraz, pytanie później, co ja mam dalej zrobić, bo może to nie jest takie... What? O co chodzi? Przecież gram tu. Aha, już widzę ideę, słuchajcie. I jego idea jest taka, że jak zagram tu hetmanem, będę chciał dać mata, to on da szacha. Ja nie mogę królem, bo dostanę tu. Muszę zbić, on da szacha. Ale ja wtedy mogę się zasłonić. I on zagra tu i wymieni mi hetmana. Mam figurę więcej. No to idę na to. Dziwne, że nie zagrał tutaj. No tutaj na to idę oczywiście.
No, wieża, nie muszę się wieżą zasłaniać, bo jedyny jego ruch to hetman h4, więc mogę tak, szacha nie ma, a goniec będzie mógł od razu wybić pionka. No, mata nie ma, ale wygrana partia. No i na c5. I wystarczy zagrać b6, przerzucić wieżę, ustawić gońca. A w ogóle g3 grozi, tak przy okazji. To nawet goniec d4 może działa, ale b6, wszystko jedno, figura więcej. Dziwnie, że może nie widział po prostu goniec d3, goniec f1. No raczej nie widział, może bał się, że f6 nie przeliczył do końca, nie wiem. Albo ja coś przeoczyłem, nie mam pojęcia. No to b6, najprościej chyba bronić, no jak zbije gońca, no to super. Dobra, no to teraz myślę, że po prostu goniec na e6. A, goniec d7 mogłem zagrać. To już z rozpędu zagrałem, ale bez większego znaczenia. Teraz wprowadzić wieżę na a8. No tutaj chyba królem na g7. No i goniec d7 chyba kończy grę. Dwie wieże wiszą. Okej, okay, no to cóż, uciekam wieżą i tyle. Po szachu na f8 tu wymienię, jeżeli zbije pionka. Sprawa prosta. Kosmetyka. Gość jeszcze gra. Okej, okay, mamy to. Szukamy sobie nowego przeciwnika. Szybko znaleźliśmy. 2,169. U nas jest 2,180. Lecimy. D4. I co? Znowu mam obronę królewsko-indyjską zagrać, słuchajcie. Jeżeli przeciwnik pozwoli, to niech tak będzie. Dobry materiał będzie z kida dzisiaj, jeżeli tak nastąpi. A jest na to szansa po ruchu D4. Chyba, że zobaczymy Londona. Skoczek F3. To G6 gońca wstawimy za moment. Okej, okay, nie będzie królewsko-indyjskie, skoczek C3. Często widuję ten ruch. Tutaj chyba najlepszym jest zagranie po prostu D5, żeby pilnować E4. Nie, bo oczywiście mogę zagrać D6 i przejść do obrony pierwca, ale tego nie chcę. No tutaj goniec G5, goniec G7. Jak wybiję, no to wybijam bez żadnej chyba niespodzianki. H6, tak żeby zachować czarnopolaka. Czy on wybije? Właśnie, nie sądzę. Goniec na F5 wygląda normalnie. Tylko pytanie, czy ja chcę tak grać? Nie muszę. Zrobię sobie roszadę. A, i roszada nie była dobra, bo on teraz może wybić i nie mogę wybić gońcem, bo hetman bije pionka. Więc jak on wybije, no to wybije pionkiem, nie mam wyjścia. Ale to też jakieś, powiedzmy, tragedii może nie będzie. Po prostu potem F5, przerzucę skoczka tędy. Dobra, to sprawa się wyjaśnia powoli. Chyba skoczek D7, chociaż kusi mnie takie C5. Bicie tutaj, takie chocki klocki, trochę kombinowanie. To jest dobry ruch. C5, muszę się zastanowić, bo zastanawiam się nad biciem. Tutaj, 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 szach. Nie no, fajne rzeczy się mogą dziać. C5 albo C6 solidnie. Pytanie właśnie, albo grać solidnie, albo nie. Dobra, grajmy niesolidnie. W sensie tak trochę na ostro. Zbił bardzo szybko. Wyprowadzam skoczka, już jestem zadowolony. Dobra, to było do przewidzenia. Taki ruch jeszcze można próbować grać, ale takiego ruchu nie chcę zagrać. E5 to mi klaśnie tu. Nie, no to w ogóle E6 muszę. On tutaj zagra. Zbije, zbije, zbije. No dobra, E6 chyba muszę. Może taki ruch jak Hetman A5 był też ok. Teraz będzie Hetman A5 bardzo dobrym ruchem za moment. O, a to mnie zdziwił nieco. To gram teraz Hetman A5 od razu. Jak bije, to super. Tego odbije, goniec wejdzie na A6. Raczej A4 bym się spodziewał. I teraz już mogę E4, coś, a może G5? Chyba G5 jest dobre. Goniec zagra tu. Tak. I skoczek tu, ja wezmę tu. Wybicie, wybicie. Wygląda dobrze. Wygląda to dobrze, więc zagramy G5. Jeszcze, aha, bo goniec jak na G3 to zagra na D6, ma dobre pole, ale to skoczek E4 po prostu gram. Chociaż taki ruch, jeżeli zagra tu, to mam plaśnięcie i zdobywam figurę. Jeżeli zagram
Jeżeli zagram tu, on mi może wtrącić. Ja mogę mu wtrącić, on wybije. Ja mogę mu wtrącić, zrobić trojaczki, tu wybije. Też będzie ciekawie. Ale w sumie, zaraz, gram tutaj. Ja nie muszę robić trojaczków. On może wybić, ja mogę wybić. Wezmę po prostu pionka, tu będę groził zbiciem, a chcę tego gońca wziąć. O, to wydaje mi się, że jest trochę lepsze. Skoczek H5. Bo zauważmy, że tutaj już bazujemy na pułapkach, bardzo prostych zresztą, taktycznych. Bicie na C3 i bicie tutaj. No i słuchajcie, mamy to. Znaczy, tu jest oczywiście wzięcie wieży. Aha. Chwila. Tu on odbije hetmanem. Jak ja wezmę tu, on mi zbije. Jak ja zbiję tu, on mi wejdzie hetmanem. Ja zagram tak, on mi weźmie tutaj z atakiem. Oj, mogę pocierpieć trochę za to. Muszę zagrać tak, on wejdzie tu, ja wezmę tu. On zagra tak, z atakiem tutaj. Skoczek. Nie wygląda to dobrze. Ale to nie może być tak, że to jest dobre dla niego. Nie wierzę w to po prostu, że nie mam goniec C3. Bo jak zbiję pionkiem, to sprawa jest prosta. Dwie figury. Tutaj, tutaj. Bo mogę też tak zagrać, ale... W sumie mogę tak zagrać. On odejdzie gońcem i to będzie bronione. Dobra. Lecimy w to. Lecimy w ten wariant. On zbije hetmanem. Ja zbiję tu. Może jeszcze wtrącenie. On pionkiem nie zbije. Skoczkiem zbije. Tu i hetman będzie to samo. A nie do końca. Bo teraz tak, jak zbije tu... A, bo już będzie bicie. Dobra. Liczę to, 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 to. I goniec D7. Wieża będzie w akcji. Dobra, idę na to, słuchajcie. No, jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. Jestem przekonany, że zbije wieżę, bo musi zbić wieżę. Też bym tak zagrał. Tutaj szach. Król idzie na E7. Bicie na A. Tutaj, tutaj. Skoczek. On musi wybić. Goniec D7, jak zagram szybko, to wieża się uruchomi i będzie cacy. Znaczy, według mnie będzie spoko. Skoczek wraca, pilnuje. Na pewno ataki ruch może nastąpić, oczywiście. Czy on tu ma jakieś wtrącenie, coś? Mogę zbić? Raczej wolę chyba goniec D7. Wolę goniec D7. Żeby wprowadzić szybciej wieżę, mimo wszystko. Te związanie jest paskudne, ale białe nie mają jak tego bardziej podważyć. 4 może było dobre, ale powiesz, jak 8, dobra. Aha, chodzi o to, że jak tutaj zbiję, to pionki złączy. Ale nie mam wyjścia. Nie, chwila, mam wyjście, bo mogę tak. Ale może to jest lepsze. Tu, tu. Wprowadzenie wieży. Tam atak. Nawet tu. Potem tu, on tu. Ciekawe rzeczy. Nad tym ruchem jeszcze myślę. Jakieś takie wejdą rzeczy. O, chyba w ogóle C5 jest dobre. Tutaj nic nie wchodzi. Jeszcze, bo to jest bardzo kuszące, bo jest konkret. Dobra, biję na C5. Odbijam pionka C5, tutaj będę teraz groził. Znaczy, nawet nie chcę zbić, chcę po prostu wieżę wprowadzić. Jak on zbije, to ja odbiję gońcem i będzie chyba ok. Poza tym, jak on odbije, ja tutaj będę miał opcję bicia i zawsze hetman wraca też do pomocy. Jak to w pionkach wygląda? Mam 5 pionków, 2, 4, 6, 7, on ma 7. No dobra, czyli 2 mniej. To raczej dobrze, że wziąłem tego pionka. Wieża G8. Wieża coś tam już atakuje. I teraz raczej trzeba będzie chyba go zbić. Czy on odbije wieżą? Ciekawe w sumie. Mogę temu zapobiec, grając tak. Zagram tak. Zagram tak. A, on tam będzie mnie połaszował? Nie, niekoniecznie. Znaczy, chodzi o to, że gram tutaj, żeby odbić tu i żeby on nie odbił wieżą. Odbijam. I jeżeli on teraz odbije jakimkolwiek pionkiem, chyba hetman C8. Na wymianę hetmanów.
Będę chciał próbować realizować przewagę dwie figury za wieżę. Nie widać chyba tych dwóch pionków więcej, tak teoretycznie, wizualnie, tak mi się wydaje. On ma odejście oczywiście, no to wprowadzę hetmana z tempem i będę chciał go męczyć na wymianę. Na wymieniu, dobra. Okej. No to teraz tak, odejście wieżą gdzie? No myślę, że standardowo na G8. I teraz tak, jak tutaj, tak, tutaj zagram skoczkiem, on G3, nie puści mnie tam. Teraz muszę znaleźć dobre miejsca dla swoich figur. Może tak? Nie, może poczekać. Może tu i tutaj. To jest jakaś koncepcja. Zagrajmy tę koncepcję. Dlaczego by nie? B6. Będzie się pchał tymi figurami, wiadomo. Goniec A6. No zobaczymy, bo zawsze mogę tędy próbować jakoś. Teraz tak, jak na F4. Właśnie, będzie tymi pionkami maszerował. Może przerzucić króla i zatrzymać te pionki. Zaraz zobaczymy, zaraz pomyślę, jak tu się przedrzeć. Może tędy i tędy. Jakoś trzeba gryźć, może B5 w ogóle. Kurczę, no. Jest tutaj trochę dylematu. Cztery minuty. Trzeba grać żwawo, tak? Jak zagra tu, to go ładnie przyblokuje. Tu, tu, tu. Dobra, król F8, idziemy do obrony. Znaczy, królem chce zatrzymać pionki. On na razie nie ma wolnej linii. Będziemy stali. Król G7. No tak może zagrać. Oczywiście. Nie wiem, czy to jest dobre, ale wydaje mi się. I tutaj. Tu nie może. Chcę wejść tu. F4 będzie grozić. To znaczy teraz tak. Bo teraz na przykład jak przerzucę skoczka, on zagra tu, to wrócę. A nie, nie mogę. Tutaj. Zależy, co on zagra. Jeszcze. Mogę na razie tak stać, bo tu pilnuję. Tu. Tu. Chyba zbyt optymistycznie. Spróbuję go kąsnąć i zagram tak, sprowokuję go do B3. Ale może zagra A3, to wtedy tędy może wieża D2? Pomyślimy. B3, kąsnąłem go. Ok, wracam gońcem. Tutaj chodzi o to, że może tędy coś przenieść gońcem. Dobra, wracam na swoje miejsce grzecznie. Może po prostu zagram później tak, bo każdy taki ruch. O, teraz, czy ja widzę jakąś szansę gońcem tutaj, żeby tu. Czy to w ogóle ma sens, Krzysztof? Wieża C8. Tu jeszcze nie działa, na szczęście będę musiał wrócić. On te pionki podprowadzi wyżej. Zagram tak, sprowokuję go do H6 i żeby króla ustawić tu. Aha, tak jeszcze może zagrać. No może, no to wtedy tutaj, tutaj i tu znajdę placówkę skoczkiem. Trochę go przyblokuję. Mam nadzieję, że to będzie lepiej wyglądać. A tu. Ojejku! Jak tu, to ja nie mogę tu, bo idzie H7. H6 tu. Dobra, ale jest kontrola królem, na szczęście. Dobrze. On zagra królem bardzo aktywnie, a ja muszę tutaj. Ha! Jak ja zagram tutaj, to ja będę pionka mógł skosić. O, tu zagra królem tutaj, to będzie fajnie stało. Tu. Tu. Chwila tu. Król wejdzie tam. Skoczek F5 i mam opcję zbicia. Aha! Chyba, że on zagra wieżą na E1. A tak pewnie zagra. Jeszcze widzę, że mam odejście tu i zagranie tak. Chciałbym go sprowokować i zagrać tutaj. Dobra, zagram tak. Słuchajcie, chyba będę kichał. Przepraszam. Okej, już jestem. Dobra. Koncepcja skoczka. Gdzie tym skoczkiem? Tutaj. Jakiś progres. No, nie jest to takie proste, jak widać. Dobra, dam mu się wykazać. Ja nie widzę, jak progres zrobić. Gram bierze C8. Dalej, żeby tego pionka męczyć.
To jest też fajne, bo tym gońcem zagrałem wcześniej tu, jak zauważyliście, B3 i już się mogę zahaczyć na pionka C3. Też jest jakaś opcja, ale wydaje mi się, że to jest pozycja względnie równa chyba. Dobra, na to liczyłem, bo teraz tutaj może, czy tutaj? Liczyć takie pułapki. A, taki ruch nie zaszkodzi przecież. Ale mądrze zagrał. Czy teraz tak mogę sprowokować? Sprowokuję go. Sprowokuję go do H6. Jak stanę tu królem, to będzie świetnie. Król jak pójdzie, chyba krzywdy nie zrobi za bardzo. Tu bierze zawsze broni. Koniec również stoi. A, tu jeszcze mam skoczek F1, jeszcze jakieś opcje. A to jest ciekawe. Kurczę, słuchajcie, z tym moim katarem. Chyba jakaś alergia. Dobra, jest. Okej, tu grożę z biciem. Tu w ogóle jakieś siatki matowe, panie kolego, się szykują. Bo jak tak, o właśnie, to jakiś taki ruch, ale dostanę bombę. Tutaj. Tutaj. Ale ciekawych rzeczy jest dużo. Nie, tu nie mogę, bo wieża A, H3. Skoczek nie wyjdzie za bardzo. Chyba tak trzeba w ogóle. Nie no, skoczek F5 raczej trzeba. Teraz koncepcja jest taka. Wieża D8, skoczek E3, skoczek G4 mat. Wieża D8, że niby jak zbije, to tutaj mat, a jak zagra tak, a raczej się o to pokusi, to mam taki ruch. Ale jest wieża G1 wtedy. Tutaj zbije i polecę pionkiem do góry. Chwila, tu jest mat, a czy nie mam dla skoczka innego miejsca? Tak, jak zbije. Co ja zrobiłem w ogóle? Przecież on dochodzi do hetmana. Boże święty, słuchajcie. Ojejku, co ja w ogóle zagrałem? Król G7 jeszcze trzeba było przecież. Wybił! Dzięki ci, dzięki. O czym ja myślałem, słuchajcie? Ja myślałem teraz o skoczek na E3. Tylko ten ruch nie działa, bo tu grozi mat albo tutaj, ale on może F5 niestety mi wtrącić. Ale jak wtrąci, to zagram tu. Nie, dobra, król G7. Nie wygłupiajmy się, Krzysztof. Król G7, bronię na H8. Masakra. Ale widzę teraz opcji, że jak na przykład H8, bicie. Chwila, bo jak wezmę tu i H8, bicie, bicie. Wieża zbije, tu mam szach, król E4, wtrącenie tu i jestem w domu. Minuta w ogóle na zegarze. No dobra, to już nie nastąpi. Chyba tu ma przełom fajny. Niestety. Właśnie, to jest fajny przełom jego. Jest bardzo ciekawy przełom. Oj, Krzysztof, jeszcze w ogóle taką opcję widzę, jak bicie tutaj. On mi zbije skoczka tutaj. Chyba muszę na to iść. Kurczę, nie wiem. Dobra. Nie, tak zagram. O, jest! Tutaj pionek ucieka. Ojejku. No nie, no. Słuchajcie, zbyt skomplikowana. Nie zbił. Znaczy, nie przepchał w ogóle, ale partia. Chodzi o to, że ja tutaj zbijam. Z szachem. Ale błędów. A ja mam 40 sekund. O, rety, 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 rety. Szach. Wisi goniec. Ja to widzę. Muszę tak. Chyba muszę, nie wiem, tak mi się wydaje. Co tu się wyprawia? Słuchajcie, nie wiem. Nie mam pojęcia. A, źle to wygląda. Właśnie, a nie, wieża tu. On źle gra, bo on tu wieżą powinien zagrać i by wygrał partię już.
daj mi jakąkolwiek szansę. 20 sekund, kurczę, blade. Ciężko komentować ruchy. A chyba możemy nawet zbić. Chyba tak. A, jak zbiję mi gońca, to przegrywam. Bo pionek idzie. No właśnie, zauważył. No niestety, jest wtopa. Ale partia. Siódma wtopa będzie chyba. Siódma wtopa, moi drodzy. Walczymy, ale to za walka na nierównych szansach. Ale piękna partia była. Nie no, tutaj nie. Ojejku, to już podstawiłem, dobra. Okej. Okay. Dzięki, trochę emocji. 7 porażek, co zrobić. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, cześć.